Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, publikuję, wypożyczam i kupuję. W kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki powiem kilka słów o komiksie X-Men Era Apocalypse, księga czwarta, Zmierzch. Jest to komiks wydany przez Muchę, tak prezentuje się grzbiet, w twardej oprawie. Gruby komiks, wyższy komiks o większych gabarytach troszeczkę niż taki na przykład standardowe komiksy z Marvela, z Marvel Classic od Egmontu. I o czym jest ten komiks? Tak jak tytuł pokazuje, jest to księga czwarta, czyli Zmierzch, czyli koniec ery Apokalipsa. Komiks ten ogólnie wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej w Bibliotece Głównej przy ulicy Słowackiego. Mam tam wszystkie tomy, wszystkie 4 części. I ogólnie rzecz biorąc, Era Apokalipsa to jest takie specyficzne wydarzenie, specyficzny czasokres w dziejach mutantów Marvela. Na skutek działania Legiona, syna Charlesa Xaviera i zamieszania w czasoprzestrzeni, cofnięcia się w czasie i zgładzenia Charlesa Xaviera przed laty, wytworzyła się nowa linia czasowa, czyli właśnie Age of Apocalypse, czyli Era Apokalipsa. Polega to na tym, że przez to, że nie było nigdy Xaviera, to nie powstali X-Men w tej formie, w jakiej ich znamy i cały świat wygląda inaczej. Apokalips zdominował Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i wytworzył pewnego rodzaju państwo totalitarne, które stosuje zasadę eksterminacji ludzi, można powiedzieć, czyli przetrwają tylko najsilniejsi, tylko mutanci. W tym czasie serie X-Menowe, serie, że tak się czy Era Apokalipsa okazywała się w kilku seriach po prostu. I wydarzenia rozbiły się na kilka miejsc, na kilka grup. Tych serii było naprawdę sporo. Astonishing X-Men, Generation Next, Gambit and The Externals, X-Man, Excalibur, Factor X, Weapon X, The Amazing X-Men, X i X-Men Omega to jest akurat finał finałów. I generalnie tak. W każdym z tych serii, które wychodziły, one miały chyba około 4 numerów każda. W każdym wydarzenia działy się równolegle i czasami się przenikały. I o co tutaj chodzi? No, generalnie powstało coś w rodzaju ruchu oporu i próbują się przeciwstawić rządom Apokalipsa. W tym samym czasie, w całym tym, nazwijmy to ogólnie mówiąc, środowisku, pojawia się Bishop, który zna świat, jaki był przed śmiercią Xaviera. Ten, nazwijmy to, właściwy. I on próbuje przekonać Magneto, który jest przywódcą obecnych tutejszych X-Men, do pomocy. Bo Magneto jest dowódcą czegoś rodzaju ruchu oporu. I ogólnie rzecz biorąc, ten komiks to są nieustanne starcia różnych grup, w różnych miejscach, różnych konfiguracjach o różne cele. Mamy grupę, która próbuje uwolnić niewolników, mamy kosmos, gdzie próbują zdobyć tajemniczy kryształ, moc, która umożliwi odkręcenie tej całej rzeczywistości. Mamy sytuację, jak jest próba ewakuacji ludzi z Ameryki Północnej. Mamy sytuację, jeżeli chodzi o na przykład o to, jak Europa próbuje, gdzie są jeszcze ludzie, zrobić kontratak i odpalić bomby nuklearne na Stany Zjednoczone rządzone przez Apokalipsę. I jak ogólnie się to czyta? No, czyta się dość ciężko. Mamy tutaj po pierwsze klasyczną narrację z końcówki lat 90. podkręcone do maksimum. Czyli mamy przede wszystkim multum postaci w zmienionych rolach. I większość z tych postaci jest na 5 minut, co też ma pewną wadę, no bo chociażby to, że z daną postacią się zaintrygujemy, a wszystkie drogi prowadzą do X-Men Omega, czyli do tego finału. I ogólnie jak pojedyncze zeszyty, pojedyncze wątki, historie są fajne, się fajnie czyta, można się wczuć, szczególnie jeżeli ktoś daną postać lubi. Na przykład tutaj przygody Scotta i Jean Grey są naprawdę klimatyczne, mają fajnie wyglądają. Tak przez formę rozbicia tego i konstrukcję tego eventu jest to niestety dosyć duży problem. Bo dość łatwo można wypaść z tego, co tu się w ogóle dzieje. Pomocą w tym wydaniu są te wstawki. Czyli warto czytając sobie bierzemy Astonishing X-Men numer 4, więc warto poszukać sobie tutaj. Aha, w Astonishing X-Men wydarzyło się tak. To. I idziemy następny tom, następną historyjkę, bo te historie są powiązane, ale nie aż tak. Następnie mamy Generation Next. To też sobie szukamy Generation Next w tym miejscu. No i tak dalej. Jeżeli chodzi o rysunki, to one są w większości bardzo podobne do siebie. Znaczy to są podobne. No są klasyczne lata 90. Często fajerwerki, często walki, skupienie na tych postaciach walki i tła są dość ograniczone często w tych. Na przykład tutaj mamy starcie, pokazy mocy i tak dalej. Jest kilku wyróżniających się twórców. Przede wszystkim Chris Bachalo, to tu jest tutaj Generation Next. On ma taki zupełnie inny styl, wyróżniający się. Andy Kubert też, czy Adam Kubert, to też mają charakterystyczne. No i jak to jest z tym finałem? No i powiem, że finał niestety mnie rozczarował. Ogólnie seria jest bardzo nierówna. Początek, księga pierwsza był kapitalny. Takie miałem odczucie. Niestety im dalej w las, tym było trudniej, tym było mniej zabawnie, mniej ciekawie. To się po prostu za bardzo rozrosło. Ja znam uniwersum mutantów, ale nie aż tak. Na przykład ciekawą postacią jest Angel, Warren Worthington III, ale jego wątku jest przez chwilę. Tutaj mamy kolejnych ciekawych bracia, zapomniałem jak oni się nazywają. Bracia Bedlam, o. Bracia Bedlam, ale też jest ich moment, mają tam 4-5 stron łącznie. To jest niestety wada. W sumie tutaj no rozczarowanie niestety. Chociaż podejrzewam, że dla tych, którzy mają doskonale uniwersum mutantów, pojawienie się tych wszystkich postaci, wykorzystanie ich wszystkich będzie miało kapitalne znaczenie, bo oni będą widzieć tych wszystkich bohaterów w troszeczkę w innych miejscach. Finał niestety jest dla mnie rozczarowujący, bo jest na zasadzie coś takiego, robili cyk cyk, no i nic się nie stało, tak jakby. Ale komiks i tak nie jest aż tak zły po prostu, bo są pewne momenty, które naprawdę podnoszą fajnie stawkę, fajne przemyślenia mają, fajne takie zmiany frontów, to może złe określenie, ale zmiany zdania, pewne nauki, które wyciągają niektóre postacie typu Cable, typu właśnie Scott Summers, czyli Cyclops, Gambit też, mam wrażenie, że czegoś się uczy. Tylko tych postaci jest bardzo, bardzo dużo i nie wszystkich kojarzę. Po prostu. Tutaj jest Sauron, czy jakoś tak, ale czy Sauron. On też jest na moment. Większość z tych postaci jest tylko na moment. I to jest chyba największa wada tej serii generalnie, że jest tych postaci za dużo. Ale dla fanów, jak znalazł. Praktycznie chyba każdy mutant Marvela, który był w tamtych latach znany, pojawi się w tej serii. To by było na tyle. Uważam, że są lepsze komiksy z mutantami, są gorsze. Ostatnio recenzowałem Wojnę o Mesjasza i to jest moim zdaniem lepsze niż Wojna od Mesjasza. Mimo wszystko. Aczkolwiek liczyłem na dużo lepsze zakończenie w tej serii. Bo początek mi się podobał. Jakie jest wasze zdanie? Napiszcie w komentarzach, czy znacie tą serię, lubicie. Może macie zupełnie inne podejście do tego. Jak oceniacie ten tom i w ogóle, czy wam się to podobało. Do następnego razu. Cześć.